Znajdujemy się w gospodarstwie rolnym w Kadybie Turawskim, w województwie opolskim, w powiecie opolskim. Gospodarstwo to zajmuje się od lat hodowlą zwierząt, bydła mlecznego. Krów tutaj utrzymuje 50 sztuk, młodzieży 40, czyli razem 90. Powierzchnia gospodarstwa to 55 hektarów, z czego 17 hektarów jest kukurydzy na kiszonkę, 5 hektarów lucerny, reszta są pastwiska oraz jeszcze zboża. Zboża to około 15 hektarów. Z gospodarstwem współpracujemy już 15 lat. W międzyczasie zakupili Państwo wóz 8-metrowy, który używali przez 6 lat. Wiadomo, w tym czasie rosła wielkość stada i stwierdziliśmy po 6 latach, że wymienimy wóz na większy. W związku z tym, że było duże zadowolenie z tego wozu, bez problemu wybrali Państwo nasz wóz 12-metrowy. Na dzień dzisiejszy od 2 lat pracuje tutaj ten wóz. Bardzo dobrze jest przygotowany TMR tym paszowozem. Jak widać, krowy bardzo chętnie go pobierają. Udaje się ciągle podnosić wydajność. Na dzień dzisiejszy mamy 9100. Jestem bardzo zadowolony z tego wozu i nie mam po prostu nic do zarzucenia. Wymieszana jest pasza, ładnie posiekana jest. No jestem bardzo zadowolony.